ciekawostkę na początek. Justyna Kowalczyk od dobrego występu w Oberstdorfie rozpoczęła zmagania w tegorocznym Tour de France. Mimo że Justyna Kowalczyk jest absolutnie artystką prestiżowego cyklu, zarówno pod względem wygranych w klasyfikacji generalnej, jak i w pojedynczych biegach, w tym roku faworytką jeszcze kilka miesięcy temu nie była pewna, czy nie zakończy kariery. Sezon zaczęła nie najlepiej i w konsekwencji zrezygnowała z ostatnich startów w roku. W prologu na 3 km techniką dowolną była 10. ze stratą 20 sekund do zwyciężczyni, norweszki Mary. 24. była Sylwia Jaśkowiec, która dystans pokonała niespełna 8 sekund wolniej od koleżanki z reprezentacji. Zawodniczki w Oberstdorfie czeka teraz bieg na 10 km techniką klasyczną na dochodzenie. W swojej koronnej konkurencji Kowalczyk powinna więc powalczyć o awans klasyfikacji.